Dzień dobry, dzień dobry! Hujen morchen, moi drodzy, witam się z wami bardzo serdecznie, to jest oczywiście kolejny epizod z kariery Ajaxem. Amsterdam, moi drodzy, dzisiaj bardzo, bardzo ważne miesiące, mam wrażenie, że troszeczkę definiujące nasz skład na nowo. Zacznijmy od informacji co do raportów oczywiście, jeżeli chodzi o zawodników. Bardzo się cieszę, że spodobała się wam propozycja Duszana Vlachowicza albo Tamiego Abrahama. Moi drodzy, uważam, że do Ligi Włoskiej właśnie się skierujemy i któryś z tej dwójki zostanie następcą Alera, którego oczywiście wszyscy dobrze wiemy, że dostaliśmy wytyczne od zarządu, że musimy go wymienić. Aler radzi sobie świetnie, Aler jest fantastycznym zawodnikiem. Ja nie widzę potrzeby, moi drodzy, ale jeżeli zarząd powiedział, że trzeba, to trzeba. Koniec, kropka, moi drodzy. To jednak oni nam tutaj stawiają wytyczne i ja wiem, że my byśmy mogli się totalnie wywalić na te wytyczne i robić sobie wszystko po swojemu. Ale mam wrażenie, że wtedy trochę ta kariera by była po prostu zbyt łatwa. Bo łatwo jest to ogarnąć, moi drodzy. Pieniędzy mamy w opór. Ja bym mógł trzymać takich zawodników jak Kravenberg, nie sprzedawać nikogo i po prostu kupować największe gwiazdy standardowo. Zawsze robić z tego skład, że po dwóch sezonach mielibyśmy tutaj cały skład overalla 90. Ale to nie ma do końca sensu. A przynajmniej mi się to do końca nie podoba. Mamy też fantastyczne informacje z naszego obozu, moi drodzy. Między innymi o tym, że jesteśmy liderem w Eredivisie w każdym aspekcie. Jesteśmy liderem jako klub. Jesteśmy liderem jako strzelcy, bo jak widzicie, tutaj Aler wyprzedził już Antonego i to znacznie. Jeżeli chodzi o asysty, tutaj Mazraoui razem z Zahavim biją się łeb w łeb, co jest dla mnie sporym zaskoczeniem, szczerze mówiąc, że Mazraoui jest aż tak wysoko. Jeżeli chodzi o czyste kąta, no Messierowi trochę tutaj brakuje, ale mam nadzieję, że mu pomożemy. Żeby też rywalizował realnie. Oto indywidualne trofeum. Moi drodzy, nie ma co zbędnie przedłużać, tylko idziemy oczywiście dalej. I czas na starcie ligowe. Otrzymujemy od razu ofertę za Berhajsa, moi drodzy, i stwierdziliśmy zgodnie, że skoro Boubacary Samaré, czekajcie, nie, to chyba nie jest ten zawodnik, zaraz zobaczę, Boubacary Samaré to jest, a nie, to już przecież widzieliśmy, Boubacarego Samaré to już widzieliśmy jak najbardziej, jest to interesujący zawodnik, jego ewentualnie mogę tutaj dorzucić sobie do listy życzeń, może kiedyś w przyszłości się po niego zgłosimy, ale mamy tutaj jeszcze raport dotyczący Lienarda Hartiesa. No to jest piłkarz intrygujący, mogę go też, no mamy go oczywiście na tej liście transferowej, ale zobaczymy jak to się wszystko potoczy. A jeżeli chodzi o Berhajsa, to moi drodzy, stwierdziliśmy, że skoro mamy już dla niego zastępstwo, to możemy spróbować go sprzedać. Więc zaczniemy sobie tutaj, moi drodzy, negocjacje, czekajcie, jeszcze raz, cofnę i od 46, dokładnie tak, więc moi drodzy, odeślemy go i powiemy, żeby zaczął negocjować od 47, a nie sprzedawał go po prostu za mniej niż 37,5 miliona. Dokładnie tak, moi drodzy. I zobaczymy, czy Sevilla to będzie dobry kierunek dla Berhajsa ostatecznie, czy nie. My, moi drodzy, teraz będziemy rozgrywać mecz z Heerenveen. I tutaj myślę, że Werman ma coś do udowodnienia swoim jeszcze nie tak dawnym kolegom z zespołu. To bardzo ciekawe będzie. Z tego, co widzę, to na bramce, na obronie w Heerenveen występuje Bochniewicz. Jeżeli chodzi o naszą ekipę na ten mecz, moi drodzy, myślę, że właśnie wspomnianego przed chwilą Berhajsa wstawię sobie tutaj do wyjściowego składu. Czy ktoś jeszcze powinien tutaj otrzymać tę szansę? Myślę, że Werman może zagrać od pierwszej minuty. Patrząc dalej po składzie, zastanawiam się, moi drodzy, czy w obronie może czegoś nie zmienić i na przykład w miejsce Martineza nie może wskoczyć sobie pan Carazo. A jak najbardziej, że może. Więc teraz, moi drodzy, szybka symulacja, gramy na wyjeździe, ale mam nadzieję, że mimo to Aler, dwa trafienia, 15 bramek na koncie Alera w Eredivisie, więc moi drodzy, ten zawodnik jest, jak widzicie, naprawdę fantastyczny. Niestety, po raz kolejny nie udało się nam utrzymać czystego kąta, ale tak bywa. Trzy punkty są tak czy siak najważniejsze i fundamentalne dla nas w tym momencie, więc bardzo się cieszę, że udało się oczywiście po nie sięgnąć. Dobrze, wchodzimy w miesiąc marzec, moi drodzy, i mamy tutaj informację o tym, że we Francji już zostały spełnione wszystkie wytyczne, jeżeli chodzi o jakikolwiek tutaj scouting, to może teraz wyślemy sobie do Belgii, dlaczego by nie, i mamy miesięczny raport dotyczący naszych oczywiście juniorów, a tutaj, moi drodzy, sytuacja jest taka, że oczywiście nadal pan Piotr Dudek, największa nadzieja polskiej piłki, nie wskoczył na 16 lat. A Piotr Dudek, prawda jest taka, że chłop, jeżeli będzie miał około 70 punktów overalla w wieku 16 lat, to mógłby z bomby wskoczyć do naszego wyjściowego składu. Takie są fakty. Moi drodzy, mamy tutaj mnóstwo naprawdę uzdolnionych zawodników, tylko problem jest taki, że my tych zawodników już mamy tak wiele, że ja nie wiem, czy ja powinienem ich jeszcze tutaj gromadzić, czy nie. Bo wszyscy dobrze wiecie, ile mamy ich na wypożyczeniu. Wszyscy dobrze wiecie, jak wiele mamy tutaj też takich mega zdolnych zawodników, którzy po prostu no nie grają, bo nie ma gdzie. Może powinienem bardziej rotować. Chyba macie rację, moi drodzy. Powinienem jeszcze bardziej rotować. Mamy końcowe raporty dotyczące dwóch napastników, którzy oczywiście nas interesują, czyli Tammy Abraham
81 punktów overalla, 25 lat, a także Dusan Vlahovic. To teraz, moi drodzy, jest pytanie do was. Tammy Abraham czy Vlahovic? Któryś z nich stanie się następcą albo i zastępcą. No, zastępcą na dobrą sprawę Allera. Pytanie, który? To jest pytanie do was. Zapraszam was do sekcji komentarzy, moi drodzy. Pomóżcie mi z tym. Który z tej dwójki? Dusan Vlahovic czy Tammy Abraham? Vlahovic czy Abraham? Którego z tej dwójki powinienem zakupić? Sami widzicie, jak tutaj wygląda różnica. Vlahovic jest młodszy i lepszy. Takie są fakty, więc szczerze mówiąc, wydaje mi się, że chyba bardziej... No zresztą, nie będę nic, moi drodzy, wskazywał. Widzicie, jak wyglądają ci zawodnicy. Tutaj macie wszystkie ich statystyki, więc zapraszam serdecznie. Vlahovic czy Abraham, to jest moje pytanie do was, a my teraz przejdźmy sobie do kolejnego raportu. Tym razem, no moi drodzy, kolejny Vermeulen, następny piłkarz, który ma niesamowitą wartość, więc jak najbardziej go tutaj bierzemy. Tych piłkarzy sobie za to odrzucimy. Nawet Nika Van Dyka, bo... Nie potrzebujemy go tutaj po prostu, nie potrzebujemy go w naszym składzie. Ale jeżeli chodzi o jego zdolności tutaj, zaraz zobaczymy, z czym się wiąże ten piłkarz, moi drodzy. 15 lat i chłop ma już w tym momencie 62 punkty overalla. Tak z bomby, po prostu. Po prostu przyszedł, nawet się nie przywitał, tylko od razu ma 62 punkty overalla. A z tego co widzę, to da się go zmienić na jakąś inną pozycję. Ja nie wiem, czy to nie jest taki bardziej skrzydłowy, moi drodzy. Szczerze wam powiem, może nie skrzydłowy, ale jakiś boczny pomocnik albo SPO, ale wydaje mi się, że bardziej jest to jakiś boczny pomocnik, szczerze mówiąc, patrząc na te... Dobra, no moi drodzy, kolejna produkcja SPO, mam wrażenie, że na tej pozycji mamy największą ilość tych zawodników, absolutnie. Czas na mecz z Utrechtem i moi drodzy, macie rację, czas porotować tym składem jeszcze mocniej. Jeżeli chodzi tutaj o środek pola, moi drodzy, zagra sobie tutaj pan Hammond. Na skrzydle zagra teraz Jeremy Doku, który jest już trochę tam wpieniony. Na atak zostanie Aller, bo on bije się tam oczywiście o koronę króla strzelców. Ale tutaj, moi drodzy, wpuścimy sobie Amato. Jeżeli chodzi o obronę, tutaj już trochę bardziej poczarujemy. Damy sobie tutaj Parmentiera, a w miejsce Timbera wskoczy sobie pan Krupa czy Guei. Może być Guei. Na prawą obronę nie mamy akurat tutaj nikogo. No dobrze, moi drodzy. W taki sposób zatem tym składem będziemy tutaj rotować. Gramy u siebie z Utrechtem. I wygrywamy 2-1. Berghuis i Moder, moi drodzy, z bramkami. Piękne rzeczy. Bardzo się cieszę. Kolejne 3 punkty zgarnięte i przede wszystkim ta rotacja tymi zawodnikami też przebiega zgodnie z planem. Wszystko idzie zgodnie z naszą myślą. Moi drodzy, mamy impas w dogadaniu oferty z Kadewarę. Co tam, za mało. Nie zgodzili się na poniżej 20, żeby dołączyć do naszego klubu. Okej, zdarza się, spokojnie, to nie jest żadna tragedia. My to zaraz, moi drodzy, sobie wypracujemy, jeszcze raz. W razie czego, jak nie Kadewarę, no to jeżeli chodzi o skrzydłowych, no to też mamy tutaj, moi drodzy, mamy tutaj propozycji mnóstwo, na pęczki po prostu, żeby też ewentualnie jakiegoś skrzydłowego tutaj zgarnąć. To nie jest żaden problem, chociaż to tamten Kadewarę, on mi się po prostu podobał. Jonathan Ikone, spoko też opcja. Ale ten Kadewarę, moi drodzy, to był taki... To było to, tak powiem, moi drodzy. Dobrze, więc jeżeli chodzi o pana Kadewarę, przejdziemy sobie raz jeszcze tutaj i spróbujemy z nim dogadać w takim razie od nowa wszystko. Więc, panie Kadewarę, Donny van de Beek oczywiście to jest temat, który odpuściliśmy. Musimy poczekać... A no tak, no naturalnie, musimy poczekać tydzień. W każdym razie pamiętajmy, że 15 baniek. Dokładnie taką kwotę za niego tutaj otrzymaliśmy. Mamy kolejną propozycję transferu Doku, moi drodzy, którą oczywiście odrzucam. I jesteśmy też w trakcie tutaj, zobaczymy, jak wyglądają te negocjacje z Sevillą w sprawie ewentualnego transferu Berghuisa. A przed nami rewanż, moi drodzy, w potężnej Lidze Mistrzów. Mamy informację, że z Sevillą się nie dogadaliśmy, bo uznali naszą ofertę za zbyt wysoką. Jest kolejna oferta za pana Doku, którą oczywiście odrzucam. Moi drodzy, no niestety nie jestem w stanie zablokować transferu Doku, bo tam się to zepsuło, że chłop niby złożył prośbę o transfer, co nie miało w rzeczywistości miejsca. Bywa i tak. Jeżeli chodzi o starcie Ajax Borussia Dortmund, moi drodzy, ten pierwszy mecz wygraliśmy 2-0. Ja nie będę krył, że ten mecz chciałbym sobie przesymulować. Może i przesymulujemy go sobie długo. Zastanawiam się tylko, czy powinniśmy tutaj grać tak bardzo defensywnie, czy jednak teraz zagrać trochę bardziej otwarte karty i otwartą piłkę. Moi drodzy, myślę, że możemy tutaj przede wszystkim zrobić takie zmiany, że w miejsce Vermana może sobie wskoczyć tutaj pan Eriksen. Berghuis zastąpi pana Doku.
Armstrong oczywiście w miejsce Allera. Idąc dalej, Pershurs za Martineza niech będzie. Czy ktoś jeszcze tutaj się może pojawić i ktoś jeszcze może tutaj... Może Van Dorn. Dobra, wiecie co? Van Dorn. Wlatujesz w miejsce Mazraujego, Van Dorn. Chociaż... No dobra, no Liga Mistrzów to jednak nie jest aż takie miejsce, żeby aż tak eksperymentować z tym składem. Mimo wszystko, moi drodzy, długa symulacja. Wcześniej na Signal i Duna Park udało się nam zgarnąć naprawdę fantastyczny rezultat. Bo 2 do 0 to jest bardzo, bardzo dobry wynik. I mam nadzieję, że uda się nam go podwyższyć. Albo i nawet... No podwyższyć. Może utrzymać, podwyższyć. Cokolwiek. Byleby tylko... Czwarta minuta, Erling Haaland rozpoczął strzelanie. Nie tak to sobie wyobrażałem. Jeżeli tak będzie to dalej przebiegać, to będziemy musieli zainterweniować w tym starciu, moi drodzy. O nie, no nie, no nie, halo, panowie, co to jest za w ogóle jakaś jawna nieskuteczność? To jest skandal trochę, co tu się wyprawia. Raz jeszcze, moi drodzy, Jezu Chryste, no, no jest teraz gorąco. Jest bardzo, bardzo gorąco, a my nie jesteśmy w stanie tutaj przeprowadzić jakiegoś składnego ataku. Chyba, że teraz Antony po raz kolejny weźmie ciężar tej gry na swoje barki. Zagranie dobrej piłki do Mazraujego, ale niestety nasz boczny obrońca nie był w stanie jej sięgnąć. Teraz Tagliafico. Potrzebujemy tutaj wytężenia każdego mięśnia od naszych zawodników, zwłaszcza od naszego kapitana, który musi być takim elementem zagrzewającym nasz zespół do walki. Strzał! O mój Boże, Bellingham chciał zabić tam naszego Messiera, ale na całe szczęście się mu to nie udało. Jeżeli chodzi o skład Borussii Dortmund, moi drodzy, no to tutaj wygląda następująco. Kobel, Calabria, Tapsoba, Gomez, Guerreiro. Dalej Witzel, Royce, Emre Can, Bellingham. A na szpicy oczywiście duet Alland i Erling Haaland, przepraszam. I do Neymalen mamy, moi drodzy, bramkę Armstrong. Armstrong pakuje piłkę do bramki bardzo dobrze. Świetne wykończenie w wykonaniu naszego zmiennika, który oczywiście w Lidze Mistrzów rozgrywa swoje zawody od pierwszej minuty. I bardzo dobrze, moi drodzy. W tym momencie w dwóch meczu jest 3 do 1 i Borussia musiałaby strzelić dwie bramki, żeby doprowadzić do dogrywki. Berghuis. Ładnie, szeroko rozgrane i dobre, ojejku. Zmieniam zdanie, to jednak nie było dobre. Miało kosmiczny potencjał, ale wykonanie było fatalne. Wykonanie było po prostu tragiczne, moi drodzy. Niestety, dobre dogranie tej piłki. Popatrzcie na to, może teraz będzie 2 i to jest 2. To jest 2, moi drodzy. Armstrong pakuje piłkę do siatki po raz drugi. Piękny kontratak w wykonaniu naszego zespołu. Miał udział oczywiście tutaj gigantyczny, walny Antony. No i moi drodzy, fantastycznie się to wszystko dla nas układa. Piękne rzeczy. Berghuis. Ruszamy z kolejnym kontratakiem. Armstrong. Raz jeszcze. Armstrong indywidualnie wyprzedza wszystkich. O moi drodzy, to jest koniec. To jest... Nie ma sensu. 3 do 1. Borussia Dortmund na kolanach. To po prostu zostali... No zostali zdetronizowani. Takie są fakty, moi drodzy. Dobrze zaczęli. Ale prawdziwych mężczyzn nie poznaje się po tym, jak zaczynają, a po tym, jak kończą. Piękne rzeczy, piękny obrót spraw, moi drodzy. Przechodzimy bezpośrednio do wyniku. Takim rezultatem zakończył się ten mecz. Eliminujemy Borussię Dortmund z 1/8 Ligi Mistrzów. Z ogromną przyjemnością wygrywając z nimi w dwumeczu aż 5 do 1. Brawo. Natomiast PSG eliminuje Napoli. Oczywiście obrońca tytułu póki co leci dalej. No i moi drodzy, to były te pierwsze spotkania, które tutaj zostały rozegrane. Jestem ciekaw, kto dalej trafi do 1/8. A my mamy informację o tym, że Jakub Moder po raz kolejny rozwinął się na tego środkowego pomocnika defensywnego, więc wrzućmy go znowu na tego SPD. No i moi drodzy, rozwijajmy pana Modera. Rozwijajmy pana Modera w kierunku tego SPD. Skoro ma być on naszym nominalnym tym zawodnikiem defensywnym, to przydałoby się, żeby Moder faktycznie pełnił tutaj rolę takiego kocura na tej pozycji. Po prostu ma być kocurem. Panie Jakub Moder. Zatem damy trochę pana tutaj w dół. No i bardzo ładnie. SPD, wszystko się już zgadza. Mamy CM, mamy CDM i CAM, więc wszystko jest jak najbardziej pod kontrolą. Dobrze, drodzy państwo, czas na kolejne starcie ligowe. I teraz gramy z AZ Alkmaar. I znowu gramy wysoki mecz w lidze. I myślę sobie, że na to spotkanie, moi drodzy, też weźmiemy sobie tutaj w obroty nasz skład i będziemy nim mocno rotować. Van Dorn, zagrasz od pierwszej minuty. Jeżeli chodzi dalej o blok defensywny, to tutaj zagra na drugiej stronie Parmentier. I teraz tak, w ataku zagra sobie może ktoś jeszcze, może Hammond zastąpi tutaj Vermana. Niech będzie Hammond w miejsce Vermana. I czy kogoś jeszcze mógłbym tutaj wpuścić? Myślę, że chyba na obecną chwilę to by było... Na tyle, szczerze mówiąc. Albo czekajcie, zrobimy jeszcze jedną zmianę. Wpuścimy tutaj Amato. O, no i piękne rzeczy, moi drodzy. Amato. Teraz możemy jak najbardziej takim składem wyjść na mecz z AZ Alkmaar. Gramy na wyjeździe.
ale jesteśmy nie do powstrzymania, moi drodzy. Mamy kapitalną formę. Antony zdobywa bramkę zwycięską w 87 minucie, jeszcze wcześniej Doku. Oczywiście straciliśmy jako pierwsi gola, ale wszystko ładnie, pięknie odrobiliśmy. Pojawił się Schurz, pojawił się Carazo i pojawił się Werman, więc moi drodzy, piękna robota w wykonaniu naszego zespołu. Kolejne 3 punkty. No jesteśmy niepokonani w tym odcinku i robimy wszystkich, jak chcemy. To jest jak najbardziej świetny wynik. No i moi drodzy, dzięki takiej przewadze, jaką sobie już tutaj zbudowaliśmy, mamy ofertę wypożyczenia Gortera na 2 lata, którą akceptuję. Dzięki takiej przewadze, jaką sobie tutaj zbudowaliśmy, możemy z znacznym spokojem. O, czekajcie, tutaj są też jacyś ciekawi zawodnicy na skrzydło. Julio Cesar Iglesias i tak dalej. Zobaczmy, co tam ten Julio Iglesias. Kasper Urbański, to też ciekawe. A my teraz, moi drodzy, możemy raz jeszcze spróbować porozmawiać sobie z panem Cadevare. Więc zacznijmy sobie od negocjacji a propos kupna. No jak wtedy rzuciłem 15, to wiecie co, ja teraz dam sobie mniej, ja teraz dam sobie 13. Od 13 niech się zaczną te negocjacje. Zobaczymy, co się uda urwać teraz. A my, moi drodzy, mamy jakieś miesięczne raporty, mamy informacje o powołaniach i tych powołań jest naprawdę dużo. Berghuis, Doku, Meslier, Moder, Eriksen, Antony, Neres, Martinez i Tagliafico. Mamy oczywiście raporty dotyczące naszych juniorów potencjalnych. Odrzucamy. 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 Tutaj też odrzucamy. No to powiem szczerze, to teraz widać bardzo tę wartość i potencjał od razu po overallu, tu i teraz w tym momencie. Na przykład w przypadku takiej kariery RB Londyn, to jak najbardziej tacy zawodnicy, nawet jak ten tutaj, oni są super opcją. Ale jeżeli chodzi o Ajax Amsterdam, tutaj jest dużo wyżej zawieszona poprzeczka. To jest elitarna szkółka, moi drodzy. Tutaj szkółka Ajaxu, to jest szkółka... Nie! Kurwa, misklik, pier... Odrzuciłem Polaka, który miał 2,5 miliona wartości! Zdarza się, moi drodzy, trudno. Każdemu zdarza się wywalić czasem przez okno 2 miliony. Normalne rzeczy. Everton rozważa wypożyczenie z opcją wykupu pana Gortera. Ja bym jednak chciał po prostu go wypożyczyć. Mamy informacje o nagrodzie za Ligę Mistrzów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jakieś impasy, nie impasy. Wszystko się zgadza. Moi drodzy, czas na kolejne starcie ligowe. I to jest mecz, który ja tutaj oczywiście, moi drodzy, ze względu na to, że Aller walczy cały czas o koronę Króla Strzelców, no nie mam serca go stamtąd zabiera. O kuźde! Vermeulen, moi drodzy, faktycznie to był środkowy pomocnik ofensywny jak ta lala. I on będzie też potężny. To będzie potężny zawodnik, co już widać tu i teraz, w tym momencie. To widać, że to jest piłkarz, który zrobi tutaj niesamowitą po prostu robotę. Spójrzmy sobie na naszą szkółkę. Jest, moi drodzy! Piotr Dudek w końcu wskoczył na 16 lat, więc z ogromną przyjemnością biorę Piotrka Dudka do polskiej, do seniorskiego składu. Zgadza się, moi drodzy. Wezmę sobie też Kosterę i zobaczymy, czy Kostera zostanie wypożyczony. Moi drodzy, dzieje się, nareszcie. Nareszcie, H, Piotr Dudek, czy ty zostaniesz wypożyczony? Damy sobie ciebie na wypożyczenie. Pana Doriana De Vossa, no na razie nie, zobaczymy, czy tam zostanie wypożyczony ten Gorter, czy nie. Carazo powiedziałem, że też nie, ale Koster zostanie, moi drodzy, wypożyczony. Ja bym chciał wam, a propos, jak już tutaj jesteśmy, pokazać jedną rzecz. Mianowicie to, jak się rozwijają ci zawodnicy. Zwłaszcza, chciałbym wam pokazać naszego lewego obrońcę Polaka, moi drodzy, czyli pana Krupę, który wskoczył na 6 punktów overalla w górę. Więc to jest naprawdę super opcja. Rozwijają się tutaj niektórzy niesamowicie, ale bardzo bolesnym dla mnie będzie to, że w pewnym momencie będziemy musieli zrobić tutaj sporą selekcję. Sporą selekcję trzeba będzie tutaj zrobić. Znając życie, uważam, że to jest raczej ostatni sezon w Ajaxie Antonego, Alera. Wydaje mi się, że może też Mazraouiego. Ci zawodnicy raczej pójdą dalej w Europę, zwiedzać świat, robić karierę. My będziemy oczywiście wprowadzać kolejnych młodych. I teraz, moi drodzy, czas na kolejne rozwinięcia tych zawodników. Dobra, chodź tu Krupa, niech będzie. Werman, ty jesteś zły? To zagrasz sobie teraz. Zagrasz, żeby nie było żadnego przypału, to ty zagrasz tutaj jak najbardziej. Tu sobie zagra Hammond. Tylko Hammondowi zmienimy teraz pozycję, żeby był sobie SP. W miejsce Mazraouiego, czy będziemy kogoś puszczać? Nie, ale tutaj możemy na skrzydło, moi drodzy, dać Dudka. Chłopie, wlatujesz od razu na głęboką wodę. Nie ma miękkiej gry. Nie w naszym klubie. I teraz, moi drodzy, takim składem symulujemy szybko ten mecz. Dudek, w ogóle jaki ty dostałeś numer? Muszę zaraz sprawdzić. Co jest grane? 4-0! Berghuis, Neres, Aller i Tagliafico, moi drodzy. A Dudek
No nie zagrał całego meczu, ale o 14, nie, już zmieniam, moi drodzy. Tak właśnie myślałem, że tą 14 dostał. Ale Dudek ocena 7-0. Zajebiście, panie Dudek. Zajebiście. A Antony się rozwinął na 88, moi drodzy. To jest bardziej niż pewne, że to jest jego ostatni sezon tutaj. Gdzie jesteś, panie Dudek? Jesteś tutaj, panie Dudek. Change kit number. Mamy chyba tutaj jakiś taki fajniejszy numerek dla ciebie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinien jakiś być. Albo i nie. Chyba zostało wszystko teraz tutaj. Dorian Devos. Aha, to jest nasz goalkeeper jakiś. Gorter, Fabian Piasecki, Jeremy Doku, Werman. Może jakieś 29 jest wolne? To niech będzie 29. Zatem, moi drodzy, porozwijajmy też, ustalmy teraz tutaj ten development plan dla niego, żeby miał wszystko tak jak należy, ale no ja widzę, że tutaj jest, moi drodzy, petarda. Dudek się rozwija jak po prostu pogrzany. Jeżeli chodzi o development, czy ktoś ma tutaj jakiś plan taki, zresztą, moi drodzy, przelećmy szybko wszystkich standardowo i sprawdźmy, kto się tutaj rozwija w jaką stronę. Ja was też zachęcam szczerze do rzucenia okiem tutaj na kogoś, czy któryś z tych zawodników wymaga tutaj jakiejś zmiany. Jeremy Doku swoją drogą lada moment będzie miał 82 punkty overalla, co jest super. Fabian Piasecki też spokojnie, Fabian Piasecki się rozwija. Armstrong zaraz będzie 80. Armstrong, dobra, robimy ci gwiazdki sztuczek, robimy z ciebie totalnego człowieka, człowiek petarda. Meslier, o, Mesliera możemy, moi drodzy, też rozwinąć szybciej. Pana Gortera, no Gortera też, bo Gorter mam wrażenie, że niedługo może stać się raczej naszym nominalnym goalkeeperem, chyba że zostanie Dorian Devos z nim. Też jest taka propozycja, też jest taka opcja. No, moi drodzy, zastanawiam się, czy po prostu nie powinniśmy wyprzedać tutaj w większości tego Ajaxu i nie postawić już w całości na młodzież, na młodych, tych zawodników faktycznie porozwijanych. Powyprzedawać. Ciężko to do końca jest w taki sposób ogrywać, bo ciężko jest utrzymać takich piłkarzy. Znaczy, łatwo jest ich właśnie utrzymać w karierze w FIFA, ale jest, nie ma to nic wspólnego z zamysłem tej kariery. A robienie tego w taki sposób, jak powiedziałem wam wcześniej, zatrzymywanie tych najzdolniejszych, no trochę jest to... Trochę jest to dyskusyjne, może nie bezsensowne, ale dziwne. Dominic Hammond. To jest mój ulubieniec, nie będę ukrywał. To jest, jak się mówi zawsze, że mamy kochają wszystkie dzieci równolegle, to ja też kocham wszystkich piłkarzy równolegle, ale Dominic Hammond ma osobne miejsce w moim serduszku. Jakoś tak wyszło. Christian Mucha, okej, okay. Gitara, Lukas Koster. Koster też ma ładnie, pięknie rozwój. Neresz, no co to się dzieje, Neresz, ty bez formy? Niemożliwe, że Neresz bez formy. Antony ma formę i to jaką? Dobra, Dudek, tu już byliśmy, więc wszystko się zgadza, moi drodzy. Mamy te oczywiście wytyczne ustawione. A to mamy tutaj informację o tym, że Dudek marzył o tym. On też o tym marzył, więc super się cieszę. Fantastycznie, moi drodzy. Zatem lecimy dalej. Lecimy dalej, czekamy tutaj na jakieś nowsze informacje. Mamy do uzgodnione wypożyczenie na rok do Evertonu, więc zobaczymy. Anglia bardzo jest Gorterem zainteresowana, ale prawda jest taka, że holenderscy goalkeeper... Oj, kolejne wypożyczenie za Gortera, o kurde. Na dwa lata do Crystal Palace. Akadewarę dogadał się na 18 milionów, o kurde, to teraz chłop sobie życzy więcej. A raczej Olympique sobie życzy więcej. Dobrze, niech będzie mimo wszystko. I ja, moi drodzy, raz jeszcze tutaj go odeślę w sprawie negocjacji kontraktu. W sprawie negocjacji kontraktu. Zobaczymy, co ten zawodnik powie na to. No powiem wam szczerze, zakładając na to, że ustawiamy sobie taki górny pułap, że zawodnicy nie mogą zarabiać, nie wiem, więcej niż 40 tysięcy tygodniowo. Wiem, że łamie to nam oczywiście nie kto inny jak Christian Eriksen, z którym swoją drogą ja bym ten kontrakt chciał. O, i panie Eriksen. Panie Eriksen, i teraz już my rozmawiamy zupełnie inaczej. Panie Eriksen, więcej niż 30 to pan nie dostaniesz. Nie chcą poniżej 35. I na razie się obraził. No ale dobrze, to jest dla nas informacja, że do 35 możemy zejść, moi drodzy, więc ustawiając, że po prostu powyżej 40 tysięcy tygodniówki nie może dostać żaden zawodnik, to też powoduje, że jest to jakby jakiś... że jest to w jakiś sposób wyznacznik tego, jakiego zawodnika możemy sobie tutaj... na jakiego zawodnika możemy sobie pozwolić, a na kogo sobie pozwolić nie możemy. Kolejne negocjacje, tym razem Atletico. Mamy informacje o progresie i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, cieszę się, że Gorter zostanie wypożyczony, moi drodzy. Mam nadzieję, że będzie się tam rozwijał, bo mam wrażenie, że Meslier to też może być niedługo...
chciałby być kupiony. Kto jest tutaj niezadowolony? Jeszcze raz. Verkar Tauren. 18-latek. Dobrze, chodź też do szynerskiej drużyny. Chociaż no to, moi drodzy, z najlepszych, najlepszych tutaj zawodników. Dobrze, niech będzie. No bogactwo, moi drodzy, jest naprawdę kosmiczne. Julio Cesar. Nie, mamy Dudka, więc jest tam niepotrzebny. Też mamy Dudka, więc jest tam niepotrzebny. Zastanawiam się, czy jest sens w ogóle tego Kadewarę w takim razie kupować. Bo ja Dudka bardzo bym forsował tutaj, moi drodzy, żeby był od razu tutaj na ławce rezerwowych. Ja nie ukrywam, że Dudek to... Dudek uważam, że chłop stanie się w sezon naszym podstawowym skrzydłowym. Takie są, moi drodzy, impas. Dobrze, Kadewarę. W takim razie nie potrzebujemy żadnych transferów, moi drodzy, robić. Jedynym transferem będzie chyba w takim razie napastnik. A my będziemy wprowadzać Dudka. I okej, okay, i zajebiście. I cieszę się, że się dogadaliśmy. Jesteśmy tutaj jakby uczciwi w tym temacie. I wszystko jest w porządku. Moi drodzy, lecimy dalej. Czas na kolejne oczywiście. Tu są raporty jakichś młodszych zawodników. Dostaliśmy na nagrodę miesiąca, moi drodzy, za marzec. Ale zajebiście. Ale zajebiście. No to jest kozak. To jest super oferta. To jest piękne rzeczy to są. Więc ja, moi drodzy, to zaakceptuję. Ale to są naprawdę fajne. Fajne są te takie wstawki. Tomasz Kopawry, menedżerem miesiąca. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. A my teraz zagramy sobie mecz ze Zwolę, moi drodzy. I nie zgadniecie. Dudek zagra znowu od pierwszej minuty. Ja tak jak wam mówiłem, ja nie kocham żadnego zawodnika bardziej od innych. Ale Dudek i Hammond to... mają jakieś takie osobne miejsce u mnie w serduszku. Dobrze, moi drodzy, robimy w takim razie, no może nie aż taką kompletną wymianę składu, ale pozmieniane tutaj zostanie znacznie. Dobrze, teraz z takim składem, moi drodzy, symulujemy ten mecz, gramy u siebie. Mam nadzieję, że Ajax podtrzyma swoją kapitalną formę. Zgadza się, moi drodzy, kolejna bramka Alera, kolejna bramka Modera. Doku jeszcze z trafieniem. Super, piękne rzeczy. Rozwijają się chłopy. Wszystko idzie w dobrą stronę, moi drodzy. Wiem, że nie rozegraliśmy sobie dzisiaj żadnego meczu, ale to już wszystko zostało, no trafiamy na PS. Cholera jasna, dlaczego ten sezon wygląda identycznie jak tamten? Wygląda po prostu identycznie. Wtedy też była Borussia Dortmund i PSG i teraz też mamy Borussia Dortmund i PSG. To jest trochę niesprawiedliwe, moi drodzy, bo to jest ciężki temat. Ciężki orzech do zgryzienia. Miesięczne raporty dotyczące zawodników, moi drodzy. Ten może być coś wart, jednak nie. Ten będzie coś wart, jest coś wart, ale poniżej naszej szkółki. I tutaj tak samo. Moi drodzy, znowu to pieprzone PSG. Znowu Paris Saint-Germain. Mamy ofertę transferu za Jurena Timbera. Mam informację o tym, że tutaj negocjacje z Berhajsem zostały... No może powinienem trochę spuścić tutaj z oczekiwań za Berhajsa. Jeżeli chodzi o Timbera, na razie je odrzucę, ale Timber też raczej niedługo, moi drodzy, będzie musiał odejść. Zastanawiam się, moi drodzy, czy powinienem zrobić tak, że w ogóle cały ten skład, który tutaj jest, sprzedać? Może nie cały, ale większość? I lecieć w całości młodzieżą. Może tak. A może nie.